trochę słabo, bo zaspałam dzisiaj, także szykowałam się mega szybko. I teraz czekam na kolegę i jadę. Ale tak, dzień dobry, witam. No niestety nie było czasu pogadać, ale no jadę, no zaspałam. Jaka głupio ustawiłam budzik, jestem taka zła na siebie, ale dobra, mam jedzenie, nie jadłam śniadania w ogóle, także coś będę musiała zjeść na miejscu, ale coś tam na później mam, także dobra, słuchajcie, jadę, jeszcze wam pokażę, jak się ubrałam, bo nie wiem, jak to wyjdzie wszystko, ale dzień dobry, witam i zapraszam. No słuchajcie, wszystko dzisiaj wygląda tak, ja nie wiem, czy to pasuje, ale generalnie nie mam czasu szukać nic więcej, bo wiedziałam, że chcę założyć te buty, bo jest taka chlapa, spadł śnieg, jest ciapa i ogólnie wiecie, jest zimno, mokro i ja, no nie wiem, chciałam buty, żeby mi nie przemokną po prostu, a to są super, dlatego mam ten płaszcz, nie mam czasu, szukać żadnych ubrań, więc noszę to, co noszę ostatnio, przełożyłam tylko wszystko do torby, bo muszę potem jeszcze jechać, jadę do biura, potem muszę jeszcze jechać na spotkanie, mam tutaj pełno rzeczy. No i ten płaszcz, nie wiem czy dobry, ale on zawsze też elegancko wygląda do pracy, no nie wiem czy do tych butów. Także widzicie, no po prostu nie ma czasu, jadę tak, trudno, wyglądam jak wyglądam, jeszcze szali do tego. Jeszcze rękawiczki szukałam, znalazłam jedną, więc też super. Tutaj pranie oczywiście stoi, się suszy. No i tak, to dobra, słuchajcie, to ja lecę i tak jak mówię, zapraszam, widzimy się później, no i ja jadę tak, no tak. Nic nie poradzę. Udało się, powiedzmy, miałam wyjść wcześniej, ale nie wyszłam. Trudno, dobra. Już nie cofnie się. Idę do złotych, bo załatwić kilka rzeczy. I już jest trochę świątecznie. Już świątecznie. Także potem mnie czeka chyba jeszcze fajniejsze miejsce. Teraz jadę po prostu coś załatwić, bo tutaj są sklepy, a gdzie indziej nie, ale potem jadę się spotkać. Także może później trochę pogadamy, zobaczymy jak to będzie, ale pokażę wam chyba trochę świątecznych miejsc. Zobaczymy, co tam się uda znaleźć. No i co, zapraszam ze sobą. Jedna rzecz nadal nie załatwiona. Nie wiem, słuchajcie, jak ja mam to zrobić. Nie ma w sklepie tego, co chcę. No ale dobra. To co mogłam, to zrobiłam. Wyszłam już stamtąd, powiem wam, bo miałam dość ludzi. Ludzi głównie. I tego tłumu, ale to wcale nie jest lepiej, bo idę właśnie do galerii Młociny. Mówiłam się z koleżanką. Ale chyba tylko na chwilę tutaj idziemy zobaczyć. Idę głównie do Primarka. Dawno nie byłam, więc zobaczymy, co tam świątecznego, czy są piżamy i takie. Ale ogólnie był też plan, że może pójdziemy na kanapkę Drwala. Zobaczymy. No i co? I potem może pojedziemy do centrum. Może na jakieś, nie wiem, grzane wino. Może gdzieś usiąść, posiedzieć. No taki jest plan, ale nie wiem. O, i fajnie. I zapędziłam się w koźruki, nie ma jak przejść. Ekstra. Mam jeszcze małe przemyślenie. W ogóle mam nową czapkę. Piękna. Nowe przemyślenie a propos moonbootów. Są to buty, które po pierwsze warto do nich założyć długie skarpetki, a po drugie można założyć je pierwszy raz i nigdzie nie obcierają i nic się nie dzieje i są mega wygodne. I to są jedne z tych butów, które można właśnie założyć pierwszy raz i przechodzić cały dzień.
chyba nie chcę być w boczek. No niestety jest ciemno i tutaj niewiele widać i jakość też jest słaba, ale szukamy dzisiaj szóstego okienka, Mikołajki! Mamy! Mamy to tutaj, dobra. To co, to sprawdzamy, może od razu tutaj, tak jak mówię, no słabo to widać, ale jakby lepiej, przy oknie nie jest lepiej. Dobra. Zobaczymy, co tutaj mamy. Słuchajcie, perfumy z Zary Golden Decade. A to dlatego, ja je bardzo chciałam, jak się dowiedziałam, że jest to zapach niemalże identyczny jak Yves Saint Laurent Libre. Pomyślałam, że bardzo chcę go wypróbować, bo faktycznie jak sobie go przetestowałam, to pachnie no niemalże identycznie. Ale ponieważ tamten utrzymuje się na mnie 20 minut i już to wiem, przetestowałam, kupione, jakby sprawdzone, wiem, to pomyślałam, że może jest szansa, że albo ten się będzie utrzymywał tak samo, więc nie ma sensu przepłacać, albo będzie utrzymywał się dłużej, no bo to nigdy nie wiadomo, może po prostu coś nie tak, wiecie, moja skóra z tamtymi perfumami, więc stwierdziłam, że przetestuję sobie te. Jeśli będą się dłużej utrzymywać, to cudownie, bo ten zapach bardzo mi się podoba. Także, no, miałam ochotę do niego wrócić tak naprawdę, ale mówię, no ja już miałam z nimi historię i zapach jest przepiękny, jest taki ciężki, a utrzymuje się na mnie naprawdę około 20 minut, także no stwierdziłam, że nie ma sensu, może przetestuję sobie ten i zobaczę, no jak zatęsknię, może to spróbuję jeszcze raz, no zobaczymy, a tymczasem, no nie mogę się dostać, a tymczasem będę testowała sobie ten i on tutaj w ogóle ma, ups, ile? 80 ml. Także no też dużo więcej, dużo tańszy, no i zobaczymy, no dobra, poręczny za bardzo nie będzie i jest też ciężki, więc na wyjazdy średnio, ale o, bardzo ładnie wygląda, no, bardzo się cieszę, piękne Mikołajki, piękny prezent, jak to, o, tu jest z przodu.
Tak wyglądają. No, zobaczymy. Będę testować i dam Wam znać. A jak Wy macie, to też dajcie znać, jak się Wam sprawdza.